Dzieci są naszą przyszłością, dlatego powinniśmy motywować nasze pociechy do ciągłego rozwoju i realizacji postawionych sobie celów. Wójt gminy Dariusz Ostrowski wraz z przewodniczącą Rady Gminy Zofią Kokocińską co roku starają się nagrodzić dzieci i młodzież za ich ciężką pracę, wytrwałość i zaangażowanie. Tak też się stało na 30. sesji Rady Gminy, gdzie wyróżniającym się i osiągającym najwyższe wyniki w nauce i sporcie uczniom wręczono wyróżnienia i stypendia. W tym roku mamy rekordową ilość stypendiów za wyniki w nauce. Na przykład podam, że w roku ubiegłym było ich 11, a w tym roku jest prawie 3 razy tyle, a więc 31. Stypendiów sportowych 5 jest 8. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim po to, aby pogratulować naszym najmłodszym uczniom, ale nie tylko. Podziękować im za pracę i życzyć po prostu dalszych sukcesów. Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia edukacyjne otrzymali Oliwier Jędrzejewski, Olga Perek, Julia Wargacka, Nikola Łopata, Marika Cicha i Mateusz Kołodziej. Grupa 10 niezwykle pomysłowych i kreatywnych młodych kobiet, uczennic klasy 8A zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, wzięły aktywny udział w realizacji ogólnopolskiego projektu Mądrzy Cyfrowi. Podczas realizacji programu w zespole szkolno-przedszkolnym powstała sala relaksu. Projekt znalazł się wśród 6 wyróżnionych placówek w Polsce. Dzięki temu szkoła dostała nagrodę w wysokości 6 000 zł, w ramach której zakupiono sprzęt elektroniczny, książki, audiobooki i e-booki. Te uczennice to Patrycja Góralczyk, Natalia Spławska, Maja Ziętek, Julia Zarywna, Gabriela Głąbicka, Faustyna Małgorzata Nykiel, Amelia Zawadzka, Aleksandra Ewa Witkowska, Amelia Rybarczyk i Anita Koligat. Stypendium za wyniki w nauce odebrali Maciej Szczesiak, Mikołaj But, Amelia Woźniak, Julia Lalik, Nikodem Biliński, Nadia Kominiarczyk, Patrycja Góralczyk, Lena Drost, Igor Steckiewicz, Maciej Anastaziak, Dawid Rak, Olga Kowalska, Julia Halina Kujawa, Maja Baryła, Weronika Kucharska, Oliwia Widerska, Natalia Bartosik, Nikola Sobczak, Natalia Sochacka, Kacper Lewandowski, Alicja Radziemska, Dominik Rosiak, Mateusz Rutkowski, Anna Wieczorek, Natasza Kujawa, Jakub Biernat, Nadia Siupa, Patryk Świderski, Krystian Szczepański, Krzysztof Aleksander Koza i Kacper Zięba. Stypendia za szczególne osiągnięcia w sporcie otrzymali Jagoda Świderska, Miłosz Świderski, Maciej Anastaziak, Igor Steckiewicz,
Najmłodsza laureatka o obiecującej przyszłości, zdeterminowana i ambitna, Amelia Bagińska. Małgorzata Sawicka. Lilianna Adrianna Potkańska, a także Kacper Dzieciątkowski. Gratulacje odebrali także wychowawcy, trenerzy i dyrektorzy: Dorota Gaudyn, Elżbieta Ułanek, Mirosław Herman i Mirosław Zagozda. Wychowawcami osób wyróżnionych oraz osób otrzymujących stypendia są Katarzyna Nowicka, Anna Kaczorowska, Ewa Przeor, Mieczysława Strzelińska, Katarzyna Marciniak, Aleksandra Górlaga, Małgorzata Załęska, Marta Hanusek, Renata Kołacka, Agata Jaroszewska, Wioleta Kołucka, Dorota Tomaszewska, Elżbieta Kujawa, Danuta Struglińska i Katarzyna Stępień. Podziękowano również trenerom za ich zaangażowanie i wkład pracy nad rozwojem dzieci: Michałowi Cytryniakowi, Michałowi Oczkowskiemu, Marcie i Sebastianowi Hanuskom. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.